Przed nami trzecia część koncertu. Przed nami trzecia частина концерту. Wystąpi Kuba Kwaśniewski z zespołem Fundacji Otwarte Serce oraz zespół Sumana, którego twórczość jest wypadkową autorskich kompozycji oraz tradycyjnych pieśni z różnych stron świata. Mieszają się w niej afrykańskie rytmy, słowiańskie zaśpiewy i cygańskie melodie. Виступить Куба Квасневський з командою фонду «Відкрите серце», а також команда «Сумана», якої творчість складає із авторських композицій та традиційних пісень усього світу. Тут змішані африканські ритми, слов'янські співи та циганські мелодії. Chyba pozmieniało się między nami trochę. Łapię szybki oddech i liczę czas ciągle. Chciałbym zapewnić sobie i nam dobry start, bo wiem, że za parę lat mogę stracić głowę. To co dzisiaj dobrze znam, chciałbym dać potem moim ludziom, kiedy świat wyciągnie łapę, powie, że to już czas na nas, więc nie chcę stać. Mam plan na projekt, który da mi wolność i zrobi flotę. Całe społeczeństwo idzie po trupach do celu, to jest wyścig szczurów. Chcę wolności od systemu, nie chcę musieć nic musieć i zarobić dobry hajs, ej. Właśnie tak, mogę zrobić to jeszcze raz, o. Męczy mnie samotność, może coś się we mnie łudzi, ale czuję jakby wokół już nie było wcale ludzi, ej. Już nie było wcale ludzi. Już nie było wcale ludzi. Czasem się boję, że się nie zmieni nic. Chcę złapać oddech, do przodu dalej iść. Czasem się boję, że się nie zmieni nic. Chcę złapać oddech, do przodu dalej. Czuję tylko strach, 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 nic więcej. I boję się, że świat złamie mi serce. Co będzie potem, czas, 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 czasu coraz mniej. I wszędzie widzę ból, ból i tęsknotę. I modlę się, bo nie wiem, co będzie potem. Co jutro mi da, jaki masz na mnie plan. Bardzo mi żal, że coś tu ciągle dzieli nas. Choć trochę mam dziś lat, wciąż nie wiem, dokąd zmierza świat. Co będzie następnego dnia? Czy jakieś jutro czeka nas? Kiedy dziś bratu wrogiem brat i nie chcę płakać, ale jak? Czuję tylko strach, 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 nic więcej. I boję się, że świat złamie mi serce. Co będzie, bo ten czas, 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 czasu coraz mniej. I wszędzie widzę ból, ból i tęsknotę. I modlę się, bo nie wiem, co będzie potem. Co jutro mi da, jaki masz na mnie plan. Czuję tylko strach, strach i nic więcej. I boję się, że świat złamie mi serce. Co będzie, bo ten czas, 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 czasu coraz mniej.
wszędzie widzę ból, ból i tęsknotę. I modlę się, bo nie wiem, co będzie potem, co jutro mi da. Jaki masz na mnie plan? Jaki masz na mnie plan? Na nas plan. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cold. There's a battle ahead, many battles all lost. But you never seen the end of the road. Why you travel with me? Thank you.
Nadzieja. Nadzieja to takie uczucie, które, jak mawiamy, zostaje z nami do końca. Nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja to coś, co napędza nas do walki, pozwala nam wierzyć w to, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. I miłość, miłość do drugiego człowieka, razem z nadzieją pozwala wierzyć i dawać nam siłę do tego, że będzie jeszcze dobrze. Moja i Twoja nadzieja. Państwu. Póki się nastrajam instrumenty, to może powiem troszeczkę, że jesteśmy zespołem Sumanna. Gramy muzykę etniczną w naszych aranżacjach i inspirujemy się muzyką bałkańską, ukraińską, także brazylijską, polską. Także dzisiaj dla Was zagramy trochę utworów różnych. I też jest dla nas bardzo przyjemnie, że możemy występować na takim wydarzeniu, wspierać Ukrainę w ten sposób. Sama pochodzę z Ukrainy, z Donbasu, także dla mnie jest to wielka
też możliwość, w jaki sposób w taki też pomagać swojemu kraju. Także miłego odbioru, słuchania. Bardzo. Właśnie teraz kolejny utwór, który zagramy, będzie utwór ukraiński. To jest taka opowieść, bałada, która, jak ktoś rozumie ukraińskie, to zrozumie, ale dla tych, którzy nie rozumieją, to powiem, że opowiada o miłości i zdradzie, że taki Doniec sobie poszedł spacerować na 8 lat gdzieś po Donu, ale potem wrócił, przyszła do niego żmij, węcz i powiedział, że a ty wiedziesz, że twoja jakby żona już dawno za innego poszła i już nie czeka na ciebie. Także taka historia.
siempre y por dono я на восьмому году сам до дому я йду.
teraz już będzie polska historia, znowu historia miłości. Jakby wszystkie pieśni i teksty, żeby było zrozumiałe, że to są pieśni ludowe, tradycyjne, aranżujemy ich melodie, zmieniamy, ale właśnie teksty zawsze inspirujemy się właśnie tradycyjnymi. To jest akurat pieśń dziadowska, taka, która opowiada taką historię o młodej parze, która nie skończyła się bardzo dobrze. Zobaczymy jak. Kolika twi miasta w jednej si się stało, że się dwoje ludzi sobie zakochało, że się dwoje ludzi sobie zakochało. I zakochało się dwoje ludzi w sobie, nie mogli się zostać godzinki bez siebie, nie mogli się zostać godzinki bez siebie. Chodził do niej, chodził, pięknie z nią rozmawiał, do w północy siadał, wszystko jej powiadał, do w północy siadał, wszystko jej powiadał. Jakże o w północy, o pierwszej godzinie, a stań Magdalenko, a odprowadź ty mnie, a stań Magdalenko, a odprowadź ty mnie. Odprowadziła go, a szyna rozstanie, tu się rozstaniewa, matuszku kochanie, tu się rozstaniewa, matuszku kochanie. A on ci ją wabił, by go dalej wiodła, a ona od żalu już dalej nie mogła, ona od żalu już dalej nie mogła. Ja cię tu pochowam, ja cię tu zabiję, bo cię nie dostanę i drugiemu nie dam. O mój matuszeczku, nie rób, że mi tego, na kark jej skoczył, ręce jej połamał, pod zielone drzewo, tam ci ją pochował. Poszedł do młynarzu, młynarzu oznajmił, że mnie dzisiaj w nocy waszą córkę zabił. O mój matuszeczku, niedobrześ ty zrobił, coś ty naszą córkę Magdalenkę zabił. Teraz nie tłumacie, teraz nie trzymajcie, a jak ja jej dzieła. Thank you.
nad Magdalenką trzy aniołki siedzą, a tego matuszka sześciu kruków jedzą, a tego matuszka sześciu kruków jedzą. Dziękujemy. Tak. Czasami tematy są pieśni ludowych, nie są łagodne, tak powiedzmy, jak słyszeliśmy w tej piosence. Teraz zagramy dla was pieśń. My też czasami miksujemy kultury i teraz zagramy właśnie pieśń bułgarską połączoną z pieśnią ukraińską. Tak, no i to w ogóle jest pieśń wielkanocna, tylko właśnie troszeczkę na Bałkanach ta pieśni wielkanocne mają inny styl i inny charakter. Są żwawsze, rytmiczniejsze, weselsze. Takie tam, 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 takie
tam, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki taki tam, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki da, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki taki tam, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki da, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki taki tam, taki da, 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 tam, taki tam, taki tam, taki da, tam, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki da, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki tam, taki da, taki da, taki da, taki da, tam, taki tam, taki da. Tańczyć, to też zapraszamy serdecznie na schodki, trochę tam przed. Albo na scenę. Zostało nam dwa ostatnie kawałki. Jeden właśnie będzie taki dość taneczny, pochodzący z Brazylii. Także zapraszamy. Magalenha rojão, traz a lenha pro fogo, vem fazer a maçã. Hoje dia de sol, alegria de cor, é curtir o verão. Tê-tê-rê-tê-rê-tê, tê-tê-rê-tê-rê-tê. Thank you.
bardzo. I nadszedł nas ostatni kawałek. Będzie pieśń ukraińska. Tekst napisałam ja gdzieś 2 lata temu. Próbowałam jakoś z tym tekstem powtórzyć jakieś tradycyjne motywy, które już jak śpiewam tradycyjną muzykę, to trochę znam. I nałożyliśmy to, zainspirowaliśmy się też do tej piosenki ukraińskiej muzyką kolumbijską Ameryki Południowej. Także połączył się taki troszeczkę miks. I jak chcecie, bo ja widzę tutaj dużo śpiewających, jest jedna tutaj część, którą możemy zaśpiewać razem. Tak? Dobrze. To teraz się nauczymy. Tekst będzie bardzo prosty. Lej, 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 ja, lej, 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 ja. Ale teraz nauczymy się melodii, jak cukier się nastroi. A dasz mi... Tak, w ogóle trochę powiem, jakie instrumenty mamy. To jest na przykład, to nie jest gitara, to jest instrument buzuki, buzuki irlandzkie, bo istnieją greckie buzuki i irlandzkie. Ma po 8 strun. Dobrze mówię? Dobrze. Mamy też Pawła, który ma dużo etnicznych instrumentów. Pięknie nam gra. Ma darbukę, ma kachon i ma daf, dobrze mówię? Frembrem. Jak to mówią, ze strunami i z dziećmi, im więcej, tym więcej problemów i radości. Dobra. Nauczymy się, tak? Tak. To graj mnie, graj mnie. Takim będziemy. Lej, 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 le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej. Będziemy to grać w kółko, żeście... Lej, 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 le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, le, 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 ja. Jeszcze parę razy. Lej, 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 le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, le, 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 ja. Jeszcze raz głośniej. Lej, 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 le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, lej, ja. Le, 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 lej, le, 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 ja. Super. To będzie się powtarzać. Zelena jadzie przywonika, ta i dubowa ja se szumyć, ta i gude. Прилетіла зузуленька, сіла на дубі зелені, та й кує. І тут ай ваш час. Лей, 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 ле-ле-ле-лей, лей-я, ле-ле-ле-лей, лей-я, ле-ле-ле-лей. Let
le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Głośniej. Le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Le 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 ja. Bardzo. Margarita Udowiczenko, wokal oraz bęben. Katarzyna Szyfer, wokal. Paweł Łapiński, bębny. Jakub Gawrych, bas. I ja Cukier, buzuki. Dziękujemy bardzo. I jesteśmy z Sumana, czyli Sum. Urodziny. Magdalena, Andrzej. Z umy, a Natalia, Andrzej. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy, że pomagacie w ten ciężki czas dla Ukrainy, że przychodzicie na takie koncerty. Na pewno to jest bardzo ważna pomoc. Dziękujemy. To jeszcze ja sobie pozwolę wejść na scenę. Nie będę śpiewał, ale o bis to poprosimy, to tam artyści się nie chowają. Zaraz będziemy prosić jeszcze o bis. Szanowni Państwo, jeżeli mogę prosić, ja krótko albo może dwa słowa dłużej. Mam trzy podziękowania, trzy prośby do Państwa i dwa życzenia. A na początek bym chciał poprosić panią dyrektor Aleksandrę Jankowską tutaj na scenę. Pani dyrektor jest gdzieś tutaj z nami. A jest tutaj. Tak, to są właśnie te prośby, o które będę za chwilę Państwa prosił. Szanowni Państwo, na ręce pani dyrektor gorące podziękowania za dzisiejszy koncert. Dla pani po pierwsze, dla całego zespołu, ale również dla zespołu tutaj Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania tego koncertu. No niestety z takim tłem trochę jakiego byśmy sobie nie życzyli, no ale mamy takie, a nie inne czasy. Wszystkim tym osobom, które się przyczyniły do zorganizowania tego koncertu, do tych dodatkowych elementów, które na korytarzu, jeśli chodzi o poczęstunek, wystawę, licytacje, inne konkursy, które były, bardzo gorące podziękowania i tu jest ta prośba do Państwa, ogromne brawa dla wszystkich tych osób, które przyczyniły się do dzisiejszego koncertu. Drugie podziękowania, zwrócili Państwo, nie powiedziałem nic o artystach, bo bez artystów dzisiejszy koncert by nie miał takiej pięknej oprawy. Mieliśmy od dzieci przez młodzież, dorosłych seniorów, polskich i zagranicznych artystów. Mieliśmy w końcu amatorów i profesjonalistów, ale nie wiem jak Państwo, ja nie widziałem tej granicy między amatorami a profesjonalistami. Było naprawdę cudownie, profesjonalnie. I tu druga prośba, o gorące prośba jeszcze raz dla wszystkich artystów, które dzisiaj wieczorem wystąpili. Jestem pełen podziwu, że w tak krótkim czasie udało się naprawdę tak wspaniały koncert przygotować i zorganizować. A trzecie podziękowanie, trochę nawiążę do słów Czesława Niemana, które wyśpiewała pięknie
Beata Kurda, pewnie niejednemu państwu mi też oczy się spociły podczas tego utworu, jeśli chodzi o ludzi dobrych woli. Jak wiemy, od samego początku wojny w Polsce, ale w Markach również, tych ludzi dobrej woli jest naprawdę dużo. Dzisiejszy koncert jest jednym z elementów, które od tych kilku tygodni się dzieją, jeśli chodzi o kwestie pomocy w różnych aspektach. Dzisiejszy koncert, cegiełka finansowa, bo cały dochód, jak państwo wiedzą, jest przeznaczony na pomoc Ukrainie. Dla wszystkich osób jednym z aspektów jest te wszystkie mieszkania, domy, którzy nasi mieszkańcy przeznaczyli właśnie dla naszych gości, a w Markach mamy prawie 5 tysięcy osób, więc to jest naprawdę bardzo duża liczba osób, które w tak krótkim czasie do naszego miasta przybyły. Dla tych wszystkich osób, które pomagają w różny sposób, czy finansowo, czy pracując w magazynie, który dziennie obsługuje kilkadziesiąt rodzin i naprawdę tej pomocy, tej ofiarności naszych mieszkańców, ale również wolontariuszy, którzy tam pracują, jest tak dużo, że nie sposób im podziękować. I to jest moja ostatnia prośba dla nas wszystkich wielkie podziękowania, brawa, bo dziś jest ta okazja, żeby w tym trudnym czasie chociaż przez chwilę podziękować i życzyć sobie, i to są te dwa życzenia, które zostawiłem. Po pierwsze życzenie, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, a po drugie, żeby nam wszystkim nie zabrakło siły do tej pomocy, bo naprawdę dużo nam jeszcze jest potrzeba. I to jest moje życzenie i gorące prośba o klaski dla nas wszystkich, bo wszystkim nam się to należy. Bardzo dziękuję. Oddaję głos pani dyrektor. No i szykujmy jeszcze kolejne oklaski, bo tych artystów, którzy tam, mam nadzieję, nie uciekli, nie wypuścimy. Było wspaniale. Pani dyrektor, jeszcze raz dziękuję. Przekazuję głos. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Przede wszystkim dziękuję, że tak szybko zgodził się pan na to, żebyśmy zorganizowali koncert w tej pięknej sali. Chciałam gorąco podziękować kolegom z Mareckiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, dlatego że wspaniale się nami zaopiekowali i dzięki nim ten koncert tak wspaniale nie tylko zabrzmiał, ale i wyglądał. Chcę powiedzieć, że 47 wykonawców było na scenie. Nikogo nie musieliśmy długo prosić, wszyscy zgodzili się od razu, a nawet gdybyśmy te przygotowania przedłużyli, to zdaje się, że ten skład artystów byłby znacznie większy, co jest wielką nadzieją, że przed nami są kolejne koncerty i bardzo dziękuję państwu, bo jesteście wspaniałą publicznością. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszamy artystów. Plana na bis, ale coś my myślimy teraz. No właśnie teraz zagramy dla was pieśń polską, która jest grana na Iwana Kupala. Może Cukier chce coś powiedzieć, właśnie widzę. Powiem krótko i na temat. Miłość nie atom, da się podzielić. Jeśli atom da się dzielić, to, to tego nie mówiłem. Da się. Stroicie tam? Ready? Troska spotkala, o Jana Kupala, dziewczyny troska spotkala.
synyczków miała. Ona dwóch chłopców kochała. Dziękujemy bardzo. To był zespół Sumana. Dziękujemy za wasze wsparcie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Jak to mówią na Śląsku, adios muchachos.